Krzysztof Skiba udzielił wywiadu z partnerka. Z rodzicami jestem zaprzyjaźniony, jej tata jest ode mnie rok młodszy. Media już od jakiegoś czasu z zainteresowaniem śledza życie prywatne Krzysztofa Skiby. W grudniu frontman Big Cyc ogłosił bowiem, że od roku pozostaje w separacji z żoną Renata, z która tworzy małżeństwo od przeszło 34 lat. Przy okazji muzyk po raz pierwszy oficjalnie przedstawił światu nowa ukochana. Młodsza od niego o 26 lat Karolina Kępińska. Wszystko wskazuje na to, że związek Skiby i jego partnerki wręcz rozkwita. Para zdarzyła się już zaręczyć i od jakiegoś czasu coraz chętniej chwali się uczuciem w mediach społecznościowych. Niestety zakochanym nie udaje się uniknąć niewybrednych komentarzy ze strony internautów. Niedawno Krzysztof Skiba zdecydował się opowiedzieć o nowym związku w rozmowie z Trójmiejska Gazeta Wyborcza. Teraz okazuje się, że muzyk Big Cyc i jego ukochana postanowili udzielić pierwszego wspólnego wywiadu. W poniedziałek serwis Gazeta.pl opublikował obszerną rozmowę ze Skiba oraz jego partnerka Karolina. W wywiadzie para opowiedziała nieco o wspólnym życiu i początkach swojej relacji. Zakochani zdradzili także, jak radza sobie z medialnym szumem wokół ich związku. Kępińska w rozmowie z Gazeta.pl wprost przyznała, że nie ma problemu z zainteresowaniem mediów i doskonale rozumie, dlaczego w ich oczach stala się dziewczyna Skiby. Sam muzyk stwierdził zaś, iż portale plotkarskie ich oszczędzają w przeciwieństwie do internautów publikujących na ich temat niewybredne komentarze. Jak zdradził, jego partnerka o wiele bardziej przejmuje się głosami hejterów. Przecinek ludzie, którzy nas nie znają, przeprowadzają nasza psychoanalizę. Nasz związek stał się dla wielu osób okazja, żeby sobie ulżyć, wyzyć się, stwierdził. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Zobacz również, Krzysztof Skiba o odejściu od żony i młodszej o 26 lat partnerce. Jestem artysta i potrzebuję muzy. Nie chciałem się dlu zajmeczyć. W dalszej części rozmowy z Gazeta.pl para odniosła się do komentarzy na temat dzielacej ich różnicy wieku. Zakochani zapewnili, że ich najbliżsi, w tym babcie Karoliny czy 93-letnia mama Skiby, akceptuje ich związek. Muzyk Big Cyc zapewnił także o świetnych relacjach z rodzicami partnerki. Tata Karoliny jest o rok ode mnie młodszy. Z rodzicami Karoliny jestem zaprzyjaźniony. To samo pokolenie, co moje, więc się rozumiemy, zdradził. W wywiadzie Skiba podkreślił, że 35 lat na scenie uodpornił go na hejt. Jego partnerka zapewniła zaś, że stara się nie przejmować negatywnymi komentarzami. Kobieta wyznała również, iż wraz z ukochanym mogła liczyć na cieple słowa ze strony fanów i znajomych. Muzyk dodał natomiast, że jest obecny spełnionym artysta, który fruwa w chmurach. Miłość mnie uskrzydla. Na scenie to widać. Jestem jak dojrzale wino, zapewnił w rozmowie. W pierwszym wspólnym wywiadzie Skiba i jego partnerka zdradzili, że poznali się podczas wydarzenia medialnego, w którym oboje brali udział. Jak przyznali, choć byle to miłość od pierwszego wejrzenia. Początkowo walczyli z uczuciem, oboje byli bowiem w związkach. Przecinek na początku próbowaliśmy to zdusić. Nie tylko Krzysiek był wtedy w związku, ale ja również. Nie od razu wyznaliśmy te uczucia i zdecydowaliśmy, że będziemy razem, powiedziała Kępińska. Skiba w rozmowie wyznał, iż nie łatwo było im podjąć decyzję o byciu razem. Jak jednak dodała jego ukochana, w pewnym momencie oboje uświadomili sobie, że nie potrafią żyć osobno. Przecinek kiedy człowiek spotyka miłość życia, różnica wieku nie ma nic do rzeczy, podkreślila. W rozmowie z Gazeta.pl partnerka Skiby opowiedziała także nieco o sobie, choć, jak przyznała, był to jej pierwszy wywiad i była nieco skrępowana. Kępińska nigdy zajmowała się fotomodelingiem, a dziś pracuje w firmie informatycznej. Muzyk z duma pochwalił się zaś, że jego luba skończyła studia i zna trzy języki obce.
Partnerka z Kibi od lat walczy także o prawa zwierząt i wraz z muzykiem jest właścicielka dwóch adoptowanych psiaków uratowanych z tragicznych warunków. W wywiadzie ukochana z Kibi wyznala, że dziś niemal nie przyjmuje już zleceń modelingowych. Czysto towarzyszy zas muzykowi w trasie. Jak podkreślila, woli wspierać ukochanego podczas koncertów. Nie zbrać udział w sesjach. W odpowiedzi z Kiba nazwał zas kobietę swoja muza. Zapytani przez dziennikarkę gazety.pl, czy nie żaluje ujawnienia swojego związku, zakochani wprost przyznali, że w końcu musieli zdecydować się na ten krok. Jak zdradziła Karolina, bolał je fakt, iż mieszka jaz z muzykiem, wciąż widziała w mediach informacje. Zatem pozostaje w szczęśliwym małżeństwie. Przecinek sytuacja stawała się coraz bardziej dziwna, od kilku miesięcy mieszkałem u Karoliny. Byliśmy para, sprawa rozwodowa się toczyła, dodał z Kiba. Muzyk Big Cyc w wywiadzie wspomniał także o rozpadzie trwającego 34 lata małżeństwa. Jak wyznał, choć przez wiele lat czuł się dobrze w związku, w końcu coś się wypaliło. Z Kiba podkreślił także, że zabezpieczył finansowo żonę oraz dwóch dorosłych synów i zostawił w Gdańsku cały majątek. Zabierając ze sobą jedynie samochód. Zapytany, czy pozostaje z żoną i synami w dobrych relacjach, odparł. Liczę, że kiedyś tak będzie. Mam nadzieję, że czas uleczy rany za kilka lat. A może wcześniej, wszyscy się spotkamy na grillu i nikt do nikogo nie będzie miał pretensji. Teraz to jeszcze zbyt świeże, zdradził w rozmowie z gazeta.pl. Pod koniec rozmowy z Kiba i Kępińska podkreślili, że są zakochani i szczęśliwi na przekór hejterom będą szczęśliwi do końca świata. Zapytany, czy planuje ślub, muzyk Big Cyc odparł, tak, oczywiście. Jego partnerka wspomniała za so kameralnej ceremonii w gronie najbliższych i z muzycznym występem Jacka Kawalca. Doceniacie ich szczerość.